Dzień dobry, witam serdecznie. Jak zawsze na wstępie dziękuję za przybycie. Szanowni Państwo, przed nami kolejny bardzo ważny mecz po niemal miesięcznej przerwie. Ostatni raz na gorzowskim stadionie mieliśmy mecz 2 czerwca z bydgoską Polonią. Ten sezon na pewno jest wyjątkowy. Niestety obfituje w kontuzje. Niedawno nam się wydawało, że to, co najgorsze, jest już za nami, a okazało się, że to jest dopiero przed nami. Kolejna kontuzja Daniela Nermarka, Linusa Sundströma, które bardzo mocno komplikują pracę działu szkoleniowego i koncepcję drużyny na kolejne mecze. Powoduje to wszystko to, że przed bardzo ważnym meczem z Częstochową, kiedy wydawało się jeszcze w poniedziałek, że możemy spokojnie sięgnąć o punkt bonusowy, dzisiaj sytuacja jest taka, że oczywiście dalej będziemy o ten punkt bonusowy walczyć, ale będzie o niego dużo trudniej niż byłoby to przy pełnym składzie naszej drużyny. Braliście pod uwagę różne rozwiązania, różne możliwości, łącznie z wypożyczeniami zawodników z innych klubów. Braliśmy też pod uwagę możliwość startu w barwach Stali Gorzów Michaela Maxa. Jednak okazało się, że zawodnik nie jest przygotowany do startu w Ekstralidze ani pod względem kondycyjnym, ani logistycznym, ani sprzętowym. Nawet nie dobraliśmy do części finansowej, po prostu zawodnik nie jest zainteresowany tym, by w jakimkolwiek klubie w Polsce w tym roku startować, a na pewno już nie w klubie ekstraligowym. Po bardzo długich rozmowach, gdzie się bardzo z sobą różniliśmy, podjęliśmy w końcu tą trudną decyzję, w pewnym stopniu historyczną, ponieważ w najbliższą niedzielę Bartek Zmarzlik zadebiutuje jako senior. To będzie to jego pierwszy start na pozycji seniorskiej. Ale uważamy, że ten zawodnik, który już w swojej historii stanął na podium cyklu Grand Prix, który jest indywidualnym mistrzem Europy juniorów, z drużyną wywalczył Mistrzostwo Świata juniorów, a w swojej rozkładówce ma już w zasadzie wszystkich najlepszych zawodników na świecie, których przewoził za swoimi plecami, uznaliśmy, że jest w stanie na tej pozycji dobrze się zaprezentować. W tym meczu, który jest przed nami, ciężar rywalizacji spocznie jednakowo na barkach wszystkich zawodników. Podkreślam to wszystkich zawodników, bo takich zawodników jak Nils Christian Iversen czy Krzysztof Kasprzak będziemy wymagać tego, aby wygrywali swoje biegi. Liderzy na własnym torze muszą przywozić trójki, muszą wygrywać swoje biegi, a zawodnicy towarowi będą musieli dorzucać swoje punkty. Bardzo też liczę na to, że taka para jak Gapiński ze Zmarzlikiem w najgorszym razie będzie swoje biegi remisowała, co będzie bardzo ważne, aby jak najmniej tych zer było przywożonych. A swoją, jakby tutaj powiedzieć, swoją koncepcję tego składu oparliśmy na takim założeniu, że Łukasz Cyran i Adrian Cyfer to są zawodnicy, którzy są w stanie pokonać zawodników juniorów z Częstochowy. Jeżeli oni zrobią to w tą niedzielę, a wierzę w to, że tak się stanie, to możemy patrzeć z optymizmem na wynik końcowy tego meczu, łącznie z tym, że drużyna wywalczy bonus. Jeżeli chodzi o piątego zawodnika seniora, czy to będzie Paweł Klip, który jest w składzie zgłoszony, czy Łukasz Jankowski, czy Adrian Gomulski, ten decyzji jeszcze nie podjął, zrobi to przed meczem. Ja przede wszystkim tak, chciałbym pogratulować trenerowi tej trudnej i odważnej decyzji, z którą się w pełni zgadzam i w pełni się utożsamiam z tym składem, który został do tego niedzielnego meczu podany. Warto też powiedzieć, że jest to skład wyjątkowy, bo na 7 zawodników będzie aż 6 Polaków. Z tego, jeżeli Paweł Klip będzie w tym meczu występował, będzie to aż 4 wychowanków Stali Gorzów. Ja nie potrafię, panowie, może tak, sięgnąć pamięcią wstecz, kiedy ostatni raz w meczu ligowym Stal Gorzów wjechała 4 wychowankami w Ekstralidze. W 2005 roku. W 2005 roku nie byliśmy w Ekstralidze. A, w pierwszej lidze, tak. W pierwszej lidze tak, ale w Ekstralidze to nie jestem w stanie sięgnąć, ale myślę, że warto cofnąć się pamięcią do tych wydarzeń. Czyli w 2002 roku. Mimo tych wszystkich trudności, ja uważam, że tę drużynę stać na zwycięstwo z Częstochową w niedzielę, na zwycięstwo z bonusem. To
Tutaj już nie będzie zawodników ważnych, ważniejszych czy mniej ważnych. Ciężar jednakowo odpoczywać będzie na barkach wszystkich zawodników. Zaczynając od zawodnika z kasem 2,5, a kończąc na liderach, na Krzyśku Kasprzaku, który jest kapitanem, czy Nilsie, Krystianie i Iversenie. I liczę też na to, że tak jak to bywało wcześniej w naszych poprzednich meczach, również i w tą niedzielę, drużyna z trenerem na czele będzie miała silne wsparcie w postaci naszych kibiców, którzy tym swoim już znanym żywiowym dopingiem pomogą nam osiągnąć zwycięstwo w tym meczu, a być może nawet sięgnąć o bonus. Witam Państwa. Jak już prezes podkreślił, mimo tych trudności będziemy walczyć, jedziemy o zwycięstwo, o punkt bonusowy. Jeżeli by się to nie udało, najważniejsze to, aby wygrać Częstochową i swój dorobek punktowy podreperować w tabeli. Druga sprawa, jeżeli chodzi o cykl przygotowań, to no troszkę jest utrudniony. Zawodnicy, którzy startują w ligach zagranicznych, Iversen, Kasprzak, nie będą na sesjach treningowych w Gorzowie. Oprócz nich będę miał wszystkich do dyspozycji. Bartek jutro wyjeżdża do Piły. W sobotę ma Mistrzostwa Świata, pierwszy finał. Kasprzak, Iversen na trening do Kopenhagi, gdzie będą uczestniczyć w GP. A pozostali zawodnicy będą trenować od czwartku do soboty. Także jutro jest przewidziany wspólny trening z zawodnikami z Rzeszowa. Także będzie mała wykładnia mniej więcej, jak kto w jakiej jest dyspozycji. I wierzę, że ten ruch będzie korzystny dla drużyny, ponieważ Bartek potrafi jechać z seniorami, tylko tyle jest zamieniona sytuacja, że pierwszy bieg nie jedzie z juniorem. Ale pokazał Grand Prix, że potrafi jechać. Też wiele komentarzy jest na temat, dlaczego on nie jest juniorem, może zastępować zawodników, może jechać więcej biegów, ale raz, że nie mamy ZZ-ki, drugi raz, że jak będzie taktyczna, to teoretycznie lepsi będą jechać. A w tym układzie Bartek pojedzie 5 biegów i w układzie, kiedy by był juniorem, również pojedzie 5 biegów. Gdyby była taka możliwość, co nie przewiduję i nie chciałbym, żeby była, że będzie taktyczna, to również pojedzie i także wychodzi 6 biegów. Także no, ruch jest taki ryzykowny. Ofensywny. Ofensywny, ale jest do przejścia i wierzymy w to bardzo i myślę, że przy pomocy publiczności, przy ich wsparciu osiągniemy dobry rezultat. W jakiej zasadzie będzie dobrany ten piąty zawodnik? Bo mówimy tutaj Chlipiankowski. Na zasadzie treningów. Zobaczymy. Chociaż patrząc na formę Łukasza Jankowskiego w Zielonej Górze, było to dobrze. Widzieliśmy w Częstochowie niezbyt. A Paweł, może taka przerwa tygodniowa mu dobrze zrobi i jeszcze bardziej się podciągnie, jeżeli chodzi o jazdę, bo ostatnio miał trochę zniżkę formy, ale myślę, że będzie do przodu. I jest raz, że jest wychowankiem, jest bardzo ambitnym zawodnikiem walecznym i na naszym torze, jak widzieliśmy, większość meczy sprawdzał się. W ogóle nie mówisz o Gomulskim. No Adrian dawno temu miał zawody. Uczestniczył również w treningach, ale patrząc na to, że nie ma całego kontaktu z zawodnikami, no to ciężko wbić się do składu i oczywiście będzie walczył, ale wystawienie do składu, no to się wiąże z podwójnym ryzykiem, również też jego psychicznym, że może się spalić też. Jeszcze tym decyzjom, że Chlip znalazł pod dziesiątką, praktycznie odbiera sobie całkowicie pole manewru w trakcie meczu. No, dlaczego? No bo nie masz kim zastępować. Przecież Cyranem czy... Ale dobrze, ale wygrywamy, przegrywamy różnicą 4 punktów. Nie, no jest mecz na styku. Na styku to... Ja przepraszam. Tak, nie zdarza się tak, że 5 seniorów jedzie bardzo dobrze. Okej, okay, ale Bartek może zastąpić w meczu tylko raz praktycznie z seniora. No. Jeżeli by był 2 razy, ale drugi raz dopiero w 14 biegu. Jak go wykorzystamy 2 razy przed biegami nominowanymi, to później nie mamy pola manewru i załóżmy jedziemy słabszym składem w biegach nominowanych, a jak patrzymy na te ostatnie mecze, biegi nominowane decydują praktycznie o losach spotkania. Znaczy to ustawienie ma to o tyle ręce i nogi, że założenie, że juniorzy nam pojadą dobrze. No przewiduję, że tak. Przeproszeniem ciała, no to patrzałem na wyniki. Patrzałem na wyniki juniorów częstochowskich na wyjazdach, nie są rewelacyjne, a myślę, że tutaj Cyran i Cyfer powinni stanąć na wysokości zadania i pokonać
parę i spotykają się również w biegach z juniorami, pokonać ich Sząbierskim tak samo, także można powiedzieć, że Bartkiem załatamy tą dziurę, jeżeli chodzi o pierwszą parę, gdzie w Częstochowie dwa razy po 5-1 było. Czy zmieniło? No myślę, że zmieniło, ponieważ nabrał takiego ducha, takiej wiary, przygotowuje się intensywnie. Zobaczymy, na ile to pomoże, ale stać tego zawodnika na 3-4 punkty. A nas zostać do Pińskiego? Patrząc po ostatnich wynikach, ostatnich trzech biegach w Częstochowie i meczu Ligi Szwedzkiej, myślę, że ten zawodnik w granicach 8 punktów powinien zdobyć, także to będzie dobry wynik. A jakie są nasze szanse na zwycięstwo w tym meczu? Patrząc na ten mecz, który był w Częstochowie. Patrząc, jaki mamy trochę osłabiony skład, szanse na zwycięstwo oceniam 50-50. Mało. Dlaczego mało? No my jesteśmy osłabieni, oni jadą w pełnym składzie i to jest sport. To są tylko spekulacje. W niedzielę zapraszam na stadion, zobaczyć na własne oczy. A propos składu Częstochowy, czy jakieś tam informacje napływają w sprawie Sekundinowa? Na razie nic. Wydaje się, że też być może pojedzie w Grand Prix, na pewno pojedzie w Grand Prix, bo chodzi o tytuł Mistrza Świata, ale jeżeli chodzi o ligę, to dopiero będą rozstrzygnięcia. Po Grand Prix, ewentualnie jeżeli Sajfudinow nie pojedzie, to za niego pojedzie Jabłoński. Jeszcze panie trenerze, Bartek Zmarzlik, co z jego głową? Bo też zdarza mu się ten jeden zawsze słabszy taki bieg, właśnie decydujący. Miejmy nadzieję, że tego nie będzie. Zresztą nawet jak jeździł Linus Samstrem, to również miał też słabsze biegi. Także tu chodzi o całą drużynę, o to, żeby każdy punktował i przede wszystkim, tak jak było do tej pory, Iversen, Kasprzak robili dużo punktów. Reszta powinna się dostosować do nich, wygrywać z przeciwnikami swojej klasy i myślę, że będzie dobrze. Potrzebuje jakiegoś wsparcia psychicznego, bo presję ma w tym roku sporo. Znaczy nikt na niego nie wywiera wielkiej presji. On sam sobie tą presję wywiera, bo dąży do jak najlepszego wyniku, chce, ale nic na siłę. Tak samo będzie odpowiedzialny za wynik, jak pozostali zawodnicy. Tylko tyle, że startuje z innym numerem startowym. Ja nie sądzę, by presja na Bartku była większa niż na innych zawodnikach w tej drużyny. Oni by dlaczego jest większa? Zadanie ma trudniejsze, bo jako młodzieżowiec musi jechać pod numerem seniorskim w tym meczu, a presja jest jednakowa na wszystkich.